Od 1995 roku na całym świecie organizowany jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dzień poświęcony promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Obchody Światowego Dnia Książki stały się okazją do powiedzenia, jak obecnie wygląda czytelnictwo w Zamościu. Niestety spada czytelnictwo w Zamościu, ale z naszej obserwacji wynika, że jest to skutkiem procesów demograficznych, które mają miejsce, ponieważ spada liczba czytelników do 15 lat i studentów. Natomiast zwiększa się liczba czytelników powyżej 60 roku życia. Ale ten wzrost nie rekompensuje tego spadku młodego czytelnika. W Księżnicy Zamojskiej w ramach obchodów Światowego Dnia Książki, aby zachęcić ludzi do odwiedzania biblioteki i czytania, przygotowano kilka atrakcji. Jedną z nich było spotkanie z cyklu Zamojska Biesiada Literacka, której gościem był Filip Springer, pisarz, reporterzysta i fotograf z wykształcenia archeolog. Ten wyjścia w moim pisaniu jest zawsze przestrzeń. I od początku właściwie nie te historie ludzkie były dla mnie tym początkiem reporterskiego szukania, ale bardziej jakieś miejsca, które rodziły pytania. No i tak się zaczęło od Miedzianki Historii Znikania i potem przez kolejne książki, czyli Źle Urodzone, Zaczyn o Zofii Oskarze Hansena oraz Wannę z Kolumnadą. Jakby podążałem tym tropem i nadal podążam. Mam nadzieję, że nigdy mi się nie zmieni ta perspektywa takiego patrzenia przez przestrzeń na historię. Kolejną atrakcją dla czytelników odwiedzających Książnicę Zamojską była wystawa dzieł sztuki powstałych z inspiracji poezją jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku, Bolesława Leśmiana. Kolekcję tworzą prace przekazane w darze przez artystów biorących udział w wystawach organizowanych w Zamościu od 2006 roku przez Zamojskie Towarzystwo Renesans pod tytułem Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki. Jak twierdzi prezes Zamojskiego Towarzystwa Renesans, pomysł na zorganizowanie tego przedsięwzięcia wynika z zamiłowania do twórczości Leśmiana. Z fascynacji mojej, z miłości do poezji i z fascynacji twórczością poetycką, literacką Leśmiana. A jeszcze do tego dochodzi, że jest mieszkańcem, to jakby wszystko już mówi. Mamy za sobą wystawę pod tytułem Łąka, Malinowy Chruśniak, Napój Cienisty, Dziej Baleśna, Sad Roztajny. I ta kolekcja, jej unikatowość polega na tym, że wszyscy autorzy, którzy na moje zaproszenie wystawiali te swoje prace i tworzyli do poezji Leśmiana, no w części ogromnej podarowali je towarzystwu i stąd zamysł i pomysł na zbiór zwany Leśmianową Kolekcją Sztuki. Wydaje mi się, że jak najbardziej zasadny tu w tym mieście. Wystawę można podziwiać w galerii Ex Libris również po zakończeniu obchodów Światowego Dnia Książki aż do 30 maja.